Krzysiu, powiedz, dlaczego startujesz na prezydenta miasta Legnicy? Przyczyn jest wiele. Podstawowa to dlatego, że jestem Polakiem patriotą, dumnym Polakiem. Jestem osobą wierzącą i jako pilot od 15 lat broniąc najpierw lotnisko przed sprzedażą, później spostrzegłem, jak tracimy majątek, jak w sposób haniebny to wszystko zostało sprzedawane. My nie wiemy, czy to zostało sprzedane, nie było żadnych przetargów. Mówię o zakładach produkcyjnych. Chcę to wszystko rozliczyć. A jednocześnie, będąc przy Morawieckich, chcemy odbudować nasz kraj. Czyli premier Mateusz Morawiecki w skali kraju, ja lokalnie jako ruch oddolny. A to jest istotne, bo myśmy się w końcu obudzili jako patrioci z ruchu oddolnego. Chcemy brać udział w budowie potężnej Polski, bo tak będzie. Mamy taki potencjał, jesteśmy najbogatszym państwem świata, jeśli chodzi o zasoby naturalne. Niestety od roku 90 nasz cały przemysł, cała gospodarka, kapitał, to wszystko zostało przejęte, zdemontowane. Stąd decyzja wielu tysiąca ludzi w Polsce, aby lokalnie to wszystko zmienić o 180 stopni, czyli powrót do własnego kapitału, do własnej przedsiębiorczości, do własnej gospodarki. Nie może być tak, że Niemcy, przemysłowcy, handlowcy, hipermarkety, czyli tak zwane sieciówki, firmy w strefach ekonomicznych nie płacą podatku, pracownicy, moi rodacy są po prostu niewolnikami, którzy ewentualnie dostają jakieś tam pensje głodowe. Przecież za 2000 nie da się ani żyć, ani, a już zupełnie się nie da zakładać rodziny. Dlaczego jeszcze? Przede wszystkim chcę dla Legnicy zrobić audyt od roku 90, tak jak powiedziałem. I chcę pokazać, jako kandydat niezależny, niezwiązany z żadną partią polityczną, z małym wyjątkiem Wolni i Solidarni, jestem jej członkiem, ale startuję jako niezależny. Dlatego, że przy tym rozliczeniu, przy tym audycie uważam, że wiele partii politycznych, które niszczyły nasz kraj, w moim przypadku Legnicę, wiele partii poniesie konsekwencje, bo w ślad za tym pójdą zawiadomienia do prokuratury. I zajmę się przy dużej pomocy ministerstw, pana premiera, odtwarzaniem wytwórczości, budową mieszkań komunalnych, bo to zanikło w Legnicy. Obecny prezydent nie wybudował bodajże żadnego budynku, to wszystko jest deweloperka, bardzo droga. No i przede wszystkim wyhamowanie emigracji zarobkowej, wymuszonej bardzo często. Nie może być tak, że nasi, moi rodacy wykształceni zmywają Anglikom naczynia, a z tytułem magistra również Niemcom zmieniają pampersy. No tak nie może być. Trzeba to wszystko odwrócić, odbudować, tak żeby emigracja miała do czego wracać. Wszystko? Na razie tak. Dziękuję bardzo.